Nie żyje uczestniczka, top model. Jej ciało zostało znalezione w domu pod Poznaniem. Michał Piruk jest wstrząśnięty tą informacją. Nie żyje uczestniczka, top model. Policjanci w niedzielę 1 września znaleźli ciała dwóch osób w domu jednorodzinnym w Bendlewie pod Poznaniem. Jak donosi RMF24, z mundurowymi skontaktowali się zaniepokojeni członkowie rodziny, którzy od kilku dni nie mogli skontaktować się z bliskimi. W kuchni leżały zwłoki w stanie rozkładu. Ofiary to Sławomir L., pseudonim Klakson, który był powiązany z handlem narkotykami, a także jego żona. Śledczy znaleźli też pistolet. W wyniku przeszukania odnaleźliśmy rewolwer. Na miejscu pracowaliśmy przez całą noc pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyliśmy ślady i przeprowadziliśmy oględziny, mówił Mał. Inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu dla Polsat News. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tragedii. Jedna z hipotez to samobójstwo rozszerzone. Wszystko ma wyjaśnić sekcja zwłok. Śledczy z Grodziska Wielkopolskiego wszczęli postępowanie w oparciu o dwa artykuły – zabójstwa i doprowadzenia do samobójstwa. Wciąż pierwszoplanową wersją jest ta mówiąca o tym, że jeden z małżonków zastrzelił drugiego, a potem siebie, podaje RMF24. Michał Piruk wstrząśnięty śmiercią uczestniczki, top model, jedna z ofiar to uczestniczka, top model. Kobieta dwa razy próbowała swoich sił w programie. Pojawiła się na castingu do 1. i 7. edycji, jednak nie przeszła do dalszego etapu. Michał Piruk w rozmowie z Faktem przyznał, że poruszyła go jej śmierć, strasznie to przykre. Oczywiście, że ją pamiętam, bo to była barwna postać, powiedział, to była krótka rozmowa, jej wyjście przed jury i nie mieliśmy okazji się lepiej poznać, dodał.